Witaj w naszej... Ach, trochę tego, trochę tamtego. A teraz muszę cię przeprosić. Potrzebujesz czegoś?
I że mnie pokonasz? Genida! Nie pokonasz mnie! Rzucę cię o głowę! Czemu walczysz? Twoja krew jest już... Już po tobie! Tego właśnie chcesz, co? Dalej, no dalej! No to załatwia. Kogo już tu nie ma? Tylko niczego nie podpal. Czego ci potrzeba? Potrafisz wykonać zleconą robotę. Podoba mi się to. To wszystko, o czym marzyłam. Wiem, że to niewiele, ale znalazłam kilka ładnych rzeczy. Są w skrzyni w moim pokoju. Jeśli coś ci się spodoba, weź to sobie. Tak wiele dla mnie robisz. Przynajmniej tak mogę się odwdzięczyć. Masz dla mnie prezent? Naprawdę? Ej, nie żartuj sobie ze mnie. Życzę ci wielu szczęśliwych lat, Tanie. Mam tu parę niezłych... Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Po co ten pośpiech? Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Co ja mówię? Jasne. Ci znowu swoje? Obserwuj oczy. Powinno być nieźle. Nieźle! Na bogów nie! Nikem! Machaj dalej! Myślisz, że masz jakieś szanse? Na nich!
wracać! Zabiję cię z radością! Odważysz się walczyć z Tunmerem? Walka! Żałosna z ciebie istota! Staram się nie wchodzić im w drogę, gdy zaczynają rozrabiać. To grupa dobrych ludzi, ale moim zdaniem za bardzo bałaganią. Do widzenia, słonko. Och, jestem tylko służącą. Zapewne chcesz porozmawiać. Nie możesz tu tak po prostu wejść i porozmawiać z szefem. Za kogo ty się masz? Nie mam zamiaru cię powstrzymywać. Jeśli chcesz, najeść się w stylu. Kodlak jest heroldem. Tutaj to pozycja zbliżona do przywódcy. Chcesz się przyłączyć? Nie robiłabym sobie wielkich nadziei. Krótka odpowiedź brzmi: walczymy. A długa... Ech, nieważne. Szkoda mi na ciebie czasu. Żeby nie odpowiadać na durne pytania idiotów. Ale ja wciąż czuję zew krwi. My wszyscy. To brzemię, które musimy dźwigać. Ale możemy to przezwyciężyć. Oczywiście ja i mój... Brat, jesteśmy z tobą. Ale nie wiem, czy... Ta zgodzi się tak łatwo. Zostaw to mnie. Obcy wkracza w nasze progi. Doprawdy. Pozwól, że na ciebie spojrzę. Tak, może. Pewien hart ducha. Mistrzu, chyba nie myślisz poważnie o przyjęciu go. Nie jestem niczyim mistrzem, Vilkas. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, mieliśmy kilka wolnych łóżek w Jorvaskr. Dla tych, w których sercach płonie żar. Przepraszam, ale może nie czas na to. Nigdy nie słyszałem o tym przybyszu. Czasami przychodzą do nas ci sławni. Czasami mężczyźni i kobiety przychodzą do nas, szukając sławy. Nie ma to znaczenia. Liczy się wyłącznie ich hart ducha. I ich oręż. Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce?